poseł Dariusz Matecki, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, wielki dzień dla Pomorza Zachodniego. Wczoraj ostatni rosyjski żołnierz opuścił Nowogard. Bardzo długo o to walczyliśmy, żeby ostatni rosyjski żołnierz w Nowogardzie. Co miało wczoraj miejsce. IPN z tego miejsca zlikwidował... wielkie podziękowania dla nowego burmistrza Nowogardu, pana Michała Wiatra, dla pana Mirosława Berezowskiego, obecnie radnego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, księdza proboszcza Grzegorza Legutko, pani Magdaleny Zaremskiej-Kuleszy, radnych Rady Miejskiej w Nowogardzie, dla państwa Słomskich, dla byłego wojewody zachodniopomorskiego, obecnie posła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Boguckiego, dla jego zastępcy, wicewojewody Mateusza Wagemana, który podpisał dokumenty dotyczące likwidacji tego obrzydliwego pomnika, dla prezesa IPN-u, pana Karola Nawrockiego, dla dyrektora IPN-u w Szczecinie, pana Krzysztofa Męcińskiego oraz wszystkich, którzy dołożyli cegiełkę do tego, żeby można było dokończyć dekomunizację Nowogardu. Ten sowiecki monument powstał z inicjatywy lokalnych działaczy PZPR w 50. rocznicę powstania Związku Radzieckiego. Wreszcie udało nam się doprowadzić do tego, że zniknął z przestrzeni miejskiej naszego województwa. I apel teraz do pani burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej, burmistrza Płotów Szymona Klimko, burmistrza Międzyzdrojów Mateusza Bobka. Wyrzućcie Sowietów z waszych miast, bo w waszych miastach w dalszym ciągu znajdują się pomniki sowieckiej okupacji.